pani się kryje. Pani od jogurtów. Siemanko. Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Jak widzicie, ja znowu próbuję załapać na odcinek jakieś kwiatki otaczające mnie. Witajcie z Korei Południowej w ten piękny poniedziałkowy poranek. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam tego vlogusia w poniedziałek, czyli w dzień, w którym chciałabym go opublikować, ale nadal nie jestem pewna, czy mi się to uda i o której mi się to uda. Ale dzieje się tak dlatego, że moje weekendowe i nagraniowe plany zupełnie się zmieniły, ale o tym za chwilkę. Jak widzicie, jestem sama. Pan Sonu powinien być dzisiaj w przedszkolu, bo jest poniedziałek, ale znowu się przeziębił. Zresztą mówiliście, że tak będzie, że jak dziecko idzie do przedszkola, tudzież żłobka, to przeziębia się mniej więcej co 2 tygodnie. Mama też mnie uprzedzała, więc byłam na to gotowa. Sonu teraz ma drzemkę. Dawno nie było takiego widoku, prawda? Oczywiście ja wyszłam, ale Sonu nie został w domu sam, jest z tatą i korzystając z tego, że ma drzemkę, idę po kredki. Więc w dzisiejszym odcinku będziecie mi towarzyszyć w mojej wyprawie po kredki. Przy okazji postaramy się poruszyć kilka około społecznych aspektów koreańskiego życia. Więc idziemy po te kredki, żeby mi nie było smutno tak samej iść, to was wykorzystam i będę do was gadać. Tak naprawdę to się zastanawiałam, czy w ogóle dzisiaj robić ten odcinek, czy może zrobić sobie pierwszą chyba od początku istnienia kanału przerwę w poniedziałek, bo tak jak mówiłam, wszystkie plany na odcinki, które miałam do nakręcenia w weekend, a planowałam nakręcić wszystko na cały tydzień, bo mam w tym tygodniu dość sporo roboty, bo zaczął się maj. Maj to jest miesiąc rozliczania podatków. To nie są przyjemne rzeczy, więc planowałam się na tym skupić w tym tygodniu, ale nic mi nie wyszło. Mimo wszystko zachowamy pozytywny nastrój i spokój ducha, bo Sonu już się czuje lepiej, a wszystko inne i tak się uda załatwić. Więc co ja mówiłam? Żeby ten vlog trzymał jednak pozory mania ładu i składu, to zacznijmy od sytuacji pogodowej z tego cudownego placu budowy. Nie wiem, nigdy tutaj nie widać robotników na tym placu, nigdy tu się nic nie rusza, ale jak się patrzy z dnia na dzień, to robota postępuje, więc nie wiem, jak to się dzieje jakoś magicznie. Tak czy inaczej, pogoda dzisiaj zachęca do spacerów. No może niekoniecznie w takich warunkach krajobrazowych, ale zaraz stąd wyjdziemy. Jak już tak w czasie przytaczania wam pogody zdążyłam zebrać myśli, to chciałam wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie. Jak widzicie, mam na sobie typowy strój koreańskiej matki Polki, czyli znienawidzone przez większość widzów kanału Pierogi z Kimchi ogrodniczki, o które zawsze prosicie mnie, żebym wyrzuciła je. Kiedyś wyrzucę, jeszcze nie jestem na to gotowa. Tak, to jest strój pod tytułem Zabieganej Matki. Ale jest jedna rzecz w tym stroju, która się wyróżnia dzisiaj i sprawia, że jest on inny niż mój strój przez ostatnie 2 lata. A jest to brak mojej zamieszki na maseczkę. Bo od dzisiaj w Korei na dworze można nie nosić maseczek. Jak wiecie, Koreańczycy nie jest naród, który się przesadnie lubi buntować, więc cały czas nosili. I jak dzisiaj zobaczycie przechodzących ludzi na spacerze, to też zorientujecie się, że dalej wszyscy noszą. Zresztą popatrzmy, dalej wszyscy noszą. Oni potrzebują troszeczkę więcej czasu. Wydaje mi się, że to są takie różnice w mentalności między Polakami a Koreańczykami, których ciężko jest zrozumieć, do których ciężko się przyzwyczaić, będąc Polakiem. Mi też niektóre różnice jest dość ciężko zrozumieć, chociaż się staram zawsze bardzo, no bo skoro tu mieszkam, to głupio by było, jakbym codziennie się wkurzała, że coś jest inaczej niż w Polsce, ale mimo wszystko Koreańczycy potrzebują jeszcze sporo czasu, żeby znowu wrócić do życia bez maseczek, przynajmniej na dworze. Dzisiaj czytałam na ten temat artykuł na takiej stronie portalowej z różnymi artykułami i było napisane, że dzisiaj rano w Seulu na 100 mijanych osób tylko 4 były bez maseczki. Więc wydaje mi się, że musimy dać Koreańczykom co najmniej z 2 lata. Nie no, może tak z 2 miesiące. Nie wiem, bardzo jestem ciekawa, będę was stale informować, jak wygląda sytuacja. A teraz weszłam do metra, bo muszę przez nie przejść, żeby dojść do miasta i maseczkę już muszę mieć. A tutaj mijamy kwiaciarnię, w której ostatnio kupowałam frezję i zobaczcie, ile czerwonych goździków, bo zbliża się Dzień Rodziców i czerwone goździki się wtedy daje. Mam wielką nadzieję, że to serio były goździki, bo jak wiecie, zupełnie nie znam się na kwiatkach. Teraz skupmy się na innych rzeczach. To będzie chyba po prostu taki przegadany daily vloguś, ale przecież w Polsce jest dzisiaj majówka, no nie? Z tego co widzę po Instagramie i po wszystkich znajomych, którzy są w Polsce, to wszyscy bardzo intensywnie zaczęli wyjeżdżać na majówkowe wyjazdy. Chyba kiedyś tak nie było, ale po tym zamknięciu
po tych wszystkich długich obostrzeniach nagle wszyscy ruszyli w turystykę i bardzo superowo. Jednak wszyscy się patrzą w moją kamerę, co chodzi, co oni tak dzisiaj patrzą. Więc chciałam wam opowiedzieć troszeczkę o koreańskiej majówce, bo w Korei też jest majówka. Ale chmury za mną, jak będzie padać, to mamy przekichane, bo nie mam swojej parasolki ze sobą, ale tak, w Korei też jest majówka. I w Korei majówka bywa spektakularna w porównaniu do tej polskiej majówki, bo czasami dzieje się tak, że wolnych dni jest bardzo dużo. I pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do Korei, to akurat była na delegację, to akurat była taka majówka, że biorąc sobie tam chyba 3 czy 4 dni urlopu w międzyczasie, między tymi wolnymi dniami, można było mieć 2 tygodnie wolnego. I pamiętam, że wtedy w firmie nie było w ogóle ludzi prawie. W Korei, jak to już kiedyś mówiłam, ale może nie wszyscy to oglądali, jest bardzo dużo wolnych dni, takich ustawowo wolnych dni, ale nie są one tak wolne jak w Polsce. Czyli nie jest tak, że ludzie pracujący w supermarketach czy ludzie pracujący w małych sklepach też mają wolne. Tak niestety nie jest. Wolne mają w większości pracownicy biurowi, szkoły. Jeden z takich dni powinien być wczoraj, czyli w niedzielę, czyli święto pracy. Gyeongchae-nal, czyli święto pracowników tak naprawdę, który w tym roku niestety wypadł w niedzielę. Bardzo smuteczek. Mimo wszystko od tego roku też w Korei zarządzono, że święta, które wypadają w niedzielę, będą odrabiane w poniedziałek. Ale nie dotyczy się to wszystkich świąt, tylko jakichś takich ważniejszych świąt państwowych. I akurat ten dzień pracowników się w to nie liczy, więc smuteczek podwójny. Nie ma wolnego w majówkę, ale w maju jest też wolne 5 maja. Jest to super sprawa, bo jest to wolne z okazji Dnia Dziecka. Ten dzień z kolei, nawet jeżeli wypadnie w weekend, to wtedy w tygodniu miałoby się wolne, bo jest on uważany za bardzo ważny wolny dzień, dlatego, żeby spędzić dzień z dziećmi, w Dzień Dziecka. Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa i ktoś powinien przemyśleć, czy w Polsce też 1 czerwca nie zrobić wolnego, no bo należy się dzieciom. Chociaż 1 czerwca w przedszkolu są fajne rzeczy. Pamiętam Dni Dziecka z mojego przedszkola. Więc musiały być fajne, skoro nadal pamiętam. A minęło już tyle lat. Mam teraz takie bardzo dziwne uczucie, bo zwykle nagrywając vlogi i tak mówiłam do was ściągając maseczkę, ale kiedy kamera mnie nie pokazywała, zwykle ją zakładałam. No bo był taki obowiązek i to moje zdejmowanie przy nagrywaniu to było na takie własne ryzyko. Liczyłam się z tym, że mogę dostać mandat. Jednak teraz już nie muszę mieć maseczki, a i tak cały czas mam taki odruch, żeby ją założyć. O, patrzcie na te chmury. Proszę trzymać kciuki, żeby nie runęło. Kolejnym dniem wolnym od pracy są też urodziny Buddy, tylko nie jestem pewna, czy urodziny Buddy nie wypadają zawsze w inny dzień, czy według kalendarza księżycowego, czy wypadają tak samo. Pasowałoby, żeby wypadały według kalendarza księżycowego. Ale też kojarzę, że one zawsze były w maju, więc sprawdzimy to i pojawi się tutaj, ale w tym roku urodziny Buddy są 8 i niestety to też jest niedziela. Więc kolejne majówkowe wolne nam przepada niestety. Więc w tym roku majówka jest bardzo wybiedzona i ma tylko jeden dzień wolny w Dzień Dziecka. Sono ostatnio jest bardzo zainteresowany pociągami, więc planujemy jakąś przejażdżkę pociągiem. Mam nadzieję, że nam się to uda. Ale tak, nie o tym, nie o tym. Kolejne dni wolne w Korei będą w czerwcu, czyli będzie czerwcówka. I będą 2 dni wolne w środku tygodnia, które się połączą tak, że biorąc wolne chyba w piątek i w poniedziałek będzie bardzo długi weekend. I bardzo wiele Koreańczyków korzysta z tych opcji takiego długiego weekendu, szczególnie w takich większych, porządnych firmach, które dają urlopy, czyli jakichś Samsungach na przykład. Ale nie tylko, no w mniejszych firmach też często korzystają z takiej opcji długiego weekendu i no lunie, jak nic lunie, no. W tym roku w czerwcu te wolne dni wypadają ze względu na jakieś tam święto państwowe i ze względu na... Gdzie iście? Spaszyłam się. Ze względu na to, że będą wybory. Mówię to 10 raz. Skończyłam. Idziemy po kredki. Po kredki idziemy do Daiso. I w Korei bardzo dużo jest papierniczych sklepów, ale w naszym mieście jest tylko Daiso. Nie, żebym narzekała, bo Daiso jest super, ale... Trochę szkoda. Nie będziemy się tu bardzo skupiać na tym Daiso, bo już chyba 3 raz pod rząd w filmiku jestem tutaj. Kupimy tylko trochę kredek, bo te co Sonu ma są beznadziejne. A że Sonu zamiast rysować sam, to zadaje mi rzeczy do rysowania. Ja potrzebuję dobrego sprzętu. Różnica kulturowa numer 1500. W Korei dzieci w szkołach, w
podstawówkach i w przedszkolach nigdy nie używają takich kredek w drewnie, które trzeba strugać. Zawsze za to używają takich kredek w plastiku, które są wysuwane. I wszyscy mają takie kredki. Proszę mamy, które oglądają ten kanał, o komentarz, czy są w Polsce takie kredki. Nie lubię tych kredek, bo nie da się ich ostro zatemperować, ale z drugiej strony nie brudzą w ogóle, więc to jest duży plus. I my w domu mamy te, ale są beznadziejnie twarde, więc wybierzemy coś innego. A może weźmiemy olejne pastele? One są super miękkie. To się nazywa w Korei krepasy i to jest ciekawe, to jest nawet miejsce, żeby napisać imię, rok i w ogóle. Tylko na kanale Pierogi z Kimchi można zobaczyć takie fascynujące rzeczy jak wybór kredek, ale weźmiemy chyba te, bo wyglądają na w miarę miękkie. Ja, jest złoty i srebrny. Bierzemy te, bo jest napisane na nich, że się nie brudzą rąk. To jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia, więc bierzemy te. I jeszcze dla naszego pacjenta weźmiemy ciastolinę z Baby Shark, bo tam jest instrukcja, jak tego Baby Sharka zrobić. Ciekawostka. W Korei też sprzedają specjalne zestawy kilku kolorów kredek. Zwykle nauczyciele tego używają przy sprawdzaniu. Zawsze sprawdzają wszystkie prace tymi czerwonymi, wysuwanymi kredkami. Tu są zabawki znienawidzone przez każdą mamę, która lubi mieć czysto w domu, czyli zdrapywanki. To jest fajna sprawa. Wyklejanka na odstresowanko. A coś dla mnie. Jedzeniowa kolorowanka. Ale są zwierzątka i mamy wszystko. Obowiązki zostały spełnione. Jak są w stanie, to będzie miał się czym zająć. Tak naprawdę to dzisiaj już mógł iść do przedszkola, ale troszkę wolałam go podtrzymać dłużej jeden dzień w domu, żeby mu już katar zupełnie przeszedł i żeby we wtorek i środę mógł się całkowicie cieszyć przedszkolnymi zabawami, bo tak jak w Polsce Dzień Dziecka jest super, to w Korei, mimo że w Dzień Dziecka przedszkola są zamknięte, to w dzień przed Dniem Dziecka jest super, bo są różne rzeczy, atrakcje, wata cukrowa. Więc idziemy teraz inną drogą do domu, bo tam jeżdżą cały czas auta i się muszę przekrzykiwać, o tym się denerwujecie, że krzyczę. Tędy sobie pójdę, bo tu jeszcze nigdy nie szłam. Patrzcie, czasami się zastanawiacie, czy na wszystkich osiedlach w Korei są takie super place zabaw jak u nas. Na wszystkich osiedlach w Korei są place zabaw, ale na starszych osiedlach są takie metalowe w większości, chociaż zjeżdżalny jest plastikowa na szczęście. Są takie metalowe, dość toporne place zabaw, ale i tak są niczego sobie. To osiedle tutaj, powiedzmy, zostało wybudowane 20 kilka lat temu. Tak przynajmniej wygląda. Nie wiem, gdzie ja tu się zapuściłam, ale wygląda całkiem elegancko. Często na właśnie przy starych blokach, na płotach są takie różne rysunki. Idziemy do domu. To już koniec tego vlogusia. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, papatki. Dzisiaj suche żarty to moja specjalność. Żartowałam, jeszcze mam kawał drogi do domu, więc sobie do was troszeczkę jeszcze pogadam. Więc tak, mieliśmy tutaj małą przerwę, ale chciałam kontynuować mój temat tego, że Koreańczycy mają dobry PR pod względem tego, że pracują najwięcej na świecie. I tak jak to już kiedyś mówiłam, muszę powiedzieć to jeszcze raz w dzisiejszym odcinku, to zupełnie nieprawda. W Korei też naprawdę jest dość sporo wolnych dni. Gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o urlopy, bo o ile w dużych firmach, takich porządnych firmach, można dostać porządny urlop często, to w firmach typu mała firma, która składa się z 6 osób albo nawet z 60 osób, z tymi urlopami bywa różnie i tak naprawdę często trzeba być zdanym na łaskę szefa, który nam albo da, albo nie da. No w sumie w Polsce też tak jest, no nie można mieć urlopu wtedy, kiedy się chce zawsze. I to też w dużej mierze zależy od tego, czy mamy fajnego szefa. Ale Koreańczycy, jak zresztą widzicie po tej sytuacji teraz na przykład z maseczkami, raczej się nie stawiają, więc skoro tak jest, to nie pójdą sobie do jakiejś inspekcji pracy i nie powiedzą, że od 5 lat dostają za mało urlopu, tylko będą tam i tak pracować często. Często tak jest. Oczywiście nie mówię, że wszyscy tacy są, ale tak właśnie bywa. Dlatego też w Korei często wszyscy mówią, że mają bardzo dużo pracy. I bardzo też często narzekają na to, że mają dużo pracy, ale niekoniecznie narzekają w dobrą stronę. Czyli narzekają między sobą, ale nie narzekają na ten temat do pracodawcy. Uwaga, rzut na miasto, żeby nie było, że tylko w tym odcinku widzicie moją gadającą głowę. Czerwony samochód! Cud! Uwaga, przegląd obecnie popularnych owoców na koreańskim rynku. Dalej mamy truskawki, które są już jakieś takie dziwne. A, tu jest taki ciekawy owoc, mój jego męża ulubiony owoc, czyli chame, czyli to, czyli oriental melon. On na to tak zawsze do mnie mówił, jak jeszcze nie rozumiałam po koreańsku.
Oriental melon wygląda jak ogórek ozdobny, smakuje też jak ogórek ozdobny. Nie lubię ich bardzo, ale Koreańczycy przepadają. Ja tu widzę pomidorki malinowe. No, bierzemy. Teraz będę nieść do domu 2,5 kilo pomidorów malinowych w tej oto czarnej siatce. Zawsze są takie czarne siatki na wszystkich straganach. Pomidorów malinowych się nie odpuszcza, prawda? Miałam mówić, że sprawdźmy, czy ten plakacik nam się nie zmienił, ale patrzcie, jakie to jest ciekawe zjawisko. Kolejka do autobusu. Nie wiem, gdzie oni jadą teraz. Jest godzina 12. Proszę Państwa, gdzie Państwo jadą? Wszyscy są w takim młodszym wieku, więc może studenci? I po plecakach też stwierdzam, że to mogą być studenci. Ludzie z Gliwic, jadący do Pyskowic. Wyobrażenie sobie, że ktoś tak stał w kolejce do 677? Już chyba trzeba będzie zakończyć serio te moje dywagacje, moje wynurzenia na temat natury Koreańczyków. Przyszłam tutaj do bloków i tak tu pięknie pachnie tymi kwiatkami, że szok. Sporo się dzisiaj o różnicach kulturowych nasłuchaliście chyba w tym odcinku, bo i te maseczki, i też o tej pracy się nasłuchaliście, i o dniach wolnych. Oczywiście to i tak jest tak, że Koreańczycy pracują dość sporo w porównaniu z Europejczykami, jeżeli chodzi o siedzenie w firmie, bo nadgodziny w Korei, niepłatne nadgodziny szczególnie, to jest coś normalnego w małych firmach. W takich dużych firmach nadgodziny zwykle są płatne i nie występują aż w takich ilościach. To jest też jeden z tych powodów, dla którego większość Koreańczyków marzy o tym po prostu, żeby pracować w jakiejś dużej korporacji, jednej z tych kilku znanych na cały świat koreańskich firm. Dlatego, że tam po prostu warunki pracy są lepsze, wypłaty są dużo lepsze i często pracuje się spokojniej niż w takich małych firmach. Oczywiście to się wszystko też zmienia i w małych firmach też w Korei jest coraz lepiej, ale wydaje mi się, że długa droga przed nimi. Mnie tu zaraz zwieje, więc kończymy ten odcinek na kanale Pierogi z Kimchi. Jeszcze tylko szybki przekaz dla wszystkich mam. Jeżeli miałyście plany, a wasze dziecko zachorowało i wszystkie plany musiały się zmienić w kolorowanie kolorowanek, to nie załamujcie się i kupcie sobie jakąś fajną kolorowankę, żeby wam też to sprawiało przyjemność. A dziecko zaraz wyzdrowieje. Ktoś mnie kiedyś pozwie za to filozofowanie. To ja wchodzę do windy i mówię wam papa. Ale jeszcze może ku uciesze dziadków znajdzie się tu jakaś scena po napisach, znaczy po papa. To papa! Miłej majówki! Miłej? Miłej? Majówki! Majutki! Co to jest? Co to jest? Co czapka. To? Czapka. To jest czapka? No. To no, powiedz, gdzie jest czapka? To jest.